Cześć, witajcie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku spójrzcie, mam dla Was ultra plastelinę crunchy, która pachnie. Właśnie tak, kupiłam ją, słuchajcie, w Biedroneczce. Jeżeli Wam się podoba, to możecie iść do Biedronki i właśnie ją sobie zakupić. W komentarzu piszcie, który zapach, w sumie smak Wam się najbardziej podoba, a ja zaczynam otwieranie. Dobra, to spójrzcie, mam tutaj już zakupione 3 plastelinki, tu mamy kolę, wow, ale fajowsko, tu mamy zapach właśnie truskawki, a na końcu mamy właśnie borówkę. Który owoc lub napój lubię? Może wiecie co, rozpocznę może od borówki, słuchajcie. Zawsze ładnie borówka pachnie, zobaczymy czy właśnie w ultra plastelince też. Uwaga, uwaga, otwieramy. O nie, nie mogę otworzyć, słuchajcie, mam chyba śliskie rączki. Ale wydaje mi się, wow, zobaczcie, mamy niebieską plastelinę. Oczywiście w woreczku, czekajcie, to sobie może jakoś tutaj wyciągnę tą plastelinkę. Uwaga i sprawdźmy, dzisiaj sobie właśnie przetestujemy, czy ona się, słuchajcie, będzie fajnie rozciągała, odbijała i wszystko. Zobaczcie, wow, ale mam to fajne kuleczki, ona jest crunchy, czyli taka, słuchajcie, chrupiąca. Słyszycie, jak fajnie tak chrupie, tak w sumie strzela. Kiedyś, pamiętam, były takie właśnie czekolady, że jak się jadło w buzi, to tak fajnie strzelało. Mi to przypomina właśnie ten sam taki, że tak powiem, właśnie głos, tak, i spójrzcie, o, tak się rozciąga fajowsko, trochę mi się dziury robią, nie wiem czemu w tej plastelince. Czekajcie, może ją sobie tak, o, po prostu rozmiotę, może w ten sposób, czekajcie. Musicie uważać, bo te kuleczki te trochę wypadają, tak się trochę, wiecie, pomintosi. I sprawdźmy, jak się rozciąga, uwaga. O, wow, ale super, no dobra, zobaczcie, teraz widać więcej tych kulek niebieskich, widzicie? Plastelinka jest właśnie pokryta takim srebrnym jakby brokacikiem. Dobra, czyli rozciągał się fajnie. Można by powiedzieć, że mi się to podobało. Bardzo lubiłem, tak mi to się będą wtedy strzela. Dobra, to teraz co? Może spróbujmy, czy się będzie rozrywać. Czekajcie, wezmę sobie może o ją w ten kształt. I uwaga, hops! Wow, rozerwała mi się, spójrzcie, na dwie części. Może to też sobie rozerwę. No jak widzicie, bez żadnego problemu się ona rozrywa. Mamy 4 kawałki właśnie ultra plastelinki. Teraz to wszystko ze sobą połączę ponownie. I może zrobimy taką fajną kulkę i sprawdźmy, czy ona będzie się fajnie odbijała. Zazwyczaj te ultra plasteliny się fajnie odbijały, ale zobaczymy, jak teraz ta, czy da radę, czy nie da rady. Dobra, mamy taką małą piłeczkę i uwaga, sprawdźmy! O, widzicie? Zobaczcie, odbija się całkiem fajnie, jak kauczuk. O, super. Czyli powiem Wam, że test zdała ta plastelinka. Zobaczymy, jak o smaku, w sumie o zapachu truskawki i Coca-Coli. Dobra, mamy pierwszą ciastolinkę już rozpakowaną, czyli przepraszam, plastelinę. A teraz przechodzimy jeszcze do truskawki i Coca-Coli. Dobra, ja Wam jeszcze zapomniałam powiedzieć, że ta właśnie plastelina świeci w ciemności. Wystarczy ją trochę, słuchajcie, naświetlić światłem. Jak zgasicie światełko, to ona będzie Wam w nocy właśnie świeciła. No dobra, czyli co, pierwsza plastelina jest już, że tak powiem, przetestowana, ale nie, wiecie co, czy się ona rozbija, tego jeszcze nie sprawdziłam, ale to może, słuchajcie, sprawdzę w truskawce. I to chyba wszystko, słuchajcie, dobra. Czyli to sobie na razie odłożę na boczek. I teraz skupmy się na tych dwóch. Dobra, to może teraz Coca-Colę bym sobie wybrała, co? Jak sądzicie? Dobra, biorę Coca-Colę, otwieramy. Czekajcie, o, widzicie, ta już się łatwiej otworzyła. Ale piękne, kolorowe kulki, zobaczcie. W tych kulek tak nie było widać, widzicie? To są takie niebieskie i ta plastelina też jest taka niebieska. Dobra, wyciągam z woreczka. Czekajcie chwilunia i popatrzcie, ale jak pachnie ładnie, już czuję tą Coca-Colę, czekajcie, jeszcze raz się upewnię, ale posmaczniejszą ochotę, słuchajcie, na Coca-Colę i spójrzcie na jej kulki, jakie są widoczne, wow, mamy te niebieskie, jakieś żółte kulki, różowe, no wszystkie kolory, no dobra, to co, ja sobie ją teraz gniotę też, może zacznijmy od odbijania, czy się będzie też tak fajnie, słuchajcie, odbijała jak kauczuk, jak tamta borówkowa. Wiemy, że pachnie, na pewno pachnie. Dobra, uwaga i hopsa! Wow, spójrzcie, widzicie?
odbija się chyba tak samo, mi się wydaje. O nie, tylko się nie przyklejaj. A widzicie? Fajnie, można zagrać w piłkę. Juhu! Czudowo. Dobra, teraz może sobie jeszcze ją rozciągniemy. Ale fajny placek powstał, spójrzcie. Uwaga i hopsa! Ale się rozciąga. Czadowo. Powiem wam, że trochę mnie denerwują te dziury, które tutaj powstają w tej plastelinie. Ale to chyba tak musi być, bo inaczej jej się rozciągnąć nie da, żeby nie było tych dziur, widzicie? No dobra, to teraz pora na kolejny test. Sprawdźmy, czy się będzie, słuchajcie, rozrywała. Dobra. Biorę ją w taki kształt jak tamtą borówkową. Okej. No ona trochę jak taka zabawka kościowa dla pieska. Tak mi się to skojarzyło. Dobra, uwaga i hops. O, nie rozciągnęła mi się. Czekajcie, jeszcze raz. O nie. Okej. Może spróbuję sobie z tej mniejszej części to zrobić. Hops. No dobra, dało radę. I teraz zrobimy jeszcze tutaj. I hopo. Wow. Ale te kulki strasznie, słuchajcie, odpadają z tej plasteliny. Dobra, czyli mamy już tak, że się odbija, rozrywa, zaliczone. Teraz może sprawdźmy, czy ona da radę się jeszcze może bardziej rozciągnąć. Nie, zobaczmy, jak ona mocno da radę. Czekajcie. Juhu! O, już rozrywa. Czyli, słuchajcie, rozciąga się tylko tak delikatnie. Pachnieć pachnie, słuchajcie. I chrupie! To chrupanie jest właśnie najfajniejsze. Widzicie, jak ją tak odusicie w swoich rączkach, miętosicie, to ona właśnie wydaje takie różne chrupiące dźwięki. To kochani, pora teraz na truskaweczkę! O co to? Zobaczcie, kulka od poprzedniej ultraplastelinki. Dobra, to uwaga, otwieramy sobie ultraplastelinę truskawkową. Spójrzcie, jaka piękna czerwona! Wow, jakie ma piękne kuleczki w ogóle tutaj w środeczku. Dobra, zobaczmy, jak ona wygląda bez tego worka. Czekajcie, czekajcie. I hopsa! O, wygląda ona właśnie w ten sposób, jaka ładna! Ten czerwony taki jest piękny, taki, wiecie co? Z różą mi się to trochę kojarzy. Ile ma kuleczek? Dobra, sprawdźmy, czy strzela, czy chrupie. Chrupie, okej, ale ładnie pachnie, ja już czuję truskawkę, naprawdę. Chyba ładnie pachnie w sumie najładniej, potem bym oceniła, że cola, a na końcu właśnie ta borówka. Czekajcie, jeszcze trochę ją tak może, nie wiem, porozciągam. Zobaczcie, widzicie, ile tu mamy tych kulek, ile brokatu. Tutaj akurat jest brokat taki czerwony. Juhu! O, widzicie, jak się fajnie rozciąga. Dobra. Okej, czyli rozciąga się. Teraz sprawdźmy, czy się będzie odwijała. Muszę ją przesunąć, tą poprzednią plastelinę. Dobra, mamy kulkę. I hopsa! O! Fajnie się odbija, zobaczcie. Może mocniej trochę. Tadam! O nie! Mam nadzieję, że mi nigdzie nie ucieknie. Ale zobaczcie, odbija się nawet całkiem fajnie. Nigdzie mi na boki nie ucieka, więc jest okej. Dobra. Ale fajnie, widzicie, sobie już weszłam w trans. Bym tak mogła... Nie mogła i spadła mi! O nie! No dobra, to teraz, słuchajcie, czas sprawdzić, czy ta plastelina się rozbije, bo jak widzieliście, nie przetestowałam tego ani na ciastolinie plastelinie borówkowej i na Coca-Coli. Dobra, mamy taką kulkę, jak widzicie, i spróbujemy to rozbić, czekajcie! Hopsa! O, fajnie, taki fajny placek powstał, słuchajcie. Najlepsze to byłoby, słuchajcie, mieć młotek, no ale młotka przy sobie nie mam. Może zrobimy jakoś tak, o, widzicie, jakie kształty powstają. Ale czadowo. Dobra, jeszcze może ją tak, o, bardziej. O, widzicie, spłaszczę i wygląda jak placek. Wow! Wy dajcie znać w komentarzu, która plastelina wam się bardziej właśnie podobała, bo mi osobiście, jeżeli chodzi o zapach, to ta właśnie truskawkowa, a z wyglądu bardziej chyba mi się bardziej podoba ta o zapachu coli, ponieważ ma kolorowe kuleczki! Wow! No i ostatnie miejsce u mnie zdobywa właśnie ta niebieska, czyli o zapachu borówki. To koniec, kochani! Dzisiaj wam pokazałam trzy właśnie ultra plasteliny, które kupiłam w Biedronce. Jest to o zapachu coli, tutaj mamy truskawkę,
a tutaj właśnie borówkę. Wy dajcie znać w komentarzu, która z tych trzech plasterni Wam się najbardziej podoba, którą chcielibyście mieć we własnych domkach. Zostawiajcie koniecznie kciuki w górę. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!